Czy Jezus ustanowił sakrament małżeństwa podczas wesela, na którym dokonał pierwszego cudu? W jaki sposób i w którym dokładnie momencie to nastąpiło? Chłopiec lat 16. Niewątpliwie obecność Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej w tak szczególnym momencie, jakim był ślub tych dwojga młodych ludzi nieznanych nam z imienia i nazwiska, wskazuje na rzecz niezwykle istotną. Nauczanie Pana Jezusa i Jego potwierdzenie tego nauczania przez pierwszy cud dokonuje się w kontekście małżeństwa, a dalej jeszcze rodziny. To jest niezwykle znamienne. Zaprosili Pana Jezusa właśnie na to swoje święto. I była tam jeszcze obecna Matka Najświętsza. Pan Jezus chciał przez to powiedzieć: jestem z wami, małżonkowie i rodziny. Jestem też jako ten, który chce być dla was dobrym pasterzem, który was naucza, czym małżeństwo jest w zamyśle Bożym. I stąd trzeba na to jego pasterzowanie takie szczególne spojrzeć także poprzez dyskusje, jakie miał na temat małżeństwa z paryzeuszami, którzy mówili o tym, że przecież Mojżesz ustanowił instytucję listu rozwodowego. Apostołowie nawet mówili, że jeśli tak się ma sprawa z rodziną, to jest prawie że niemożliwe do zaakceptowania i życia zgodnie z nakazami Pana Jezusa. A Pan Jezus mówi: na początku tak nie było. W zamyśle Bożym była jedność i nierozerwalność związku między mężczyzną a kobietą. I Pan Jezus ustanawia to jako wymóg życia małżeńskiego, jedność i nierozerwalność, uświęcając swoją obecnością i swoim nauczaniem właśnie ten związek, pokazując jednocześnie, jak bardzo rzeczywistość małżeństwa i rodziny wpisana jest miłość, której On, Jezus Chrystus, jest najpełniejszym objawieniem, miłość Boża, miłość Boga Stwórcy. Miłość, która naznaczona jest także rzeczywistością krzyża. To wszystko składa się na to wielkie błogosławieństwo, jakie swoim nauczaniem, swoimi wielkimi czynami, zwłaszcza myślę tutaj o cudzie w Kanie Galilejskim, ustanawia Pan Jezus, by pokazać, jak ważne w oczach Bożych jest samo małżeństwo i wynikająca z niego rodzina. I jeszcze jedna rzecz. Słowa świętego Pawła, które znajdujemy w jego liście do Efezjan, że jest to rodzina, małżeństwo zwłaszcza, wielką tajemnicą wiary. Wielką tajemnicą, na którą trzeba właśnie spojrzeć poprzez pryzmat wiary. I to być może dla tamtych ludzi szokujące porównanie ścisłości, intymności, związku małżeńskiego i świętości jednocześnie z tą szczególną relacją, jaka wiąże Chrystusa z Jego Kościołem. Chrystus i Kościół. Kościół w języku i greckim, i łacińskim. Eklezja jest w rodzaju żeńskim, więc to porównanie staje się tym bardziej bliskie i zrozumiałe dla tych, którzy słuchali czy odbierali to porównanie w języku oryginalnym. Chrystus, który kocha swój Kościół, oddaje za niego swoje życie, chce, żeby był to Kościół święty i piękny.
i Kościół z drugiej strony, oblubienica Chrystusa, która chce Mu być we wszystkim wierna i która chce iść za Jego nauczaniem i za Jego miłością. To jest właśnie ta wielka tajemnica wiary, którą Paweł odnosi do tego szczególnego związku, jaki powinien w zamyśle Bożym, zwłaszcza w nauczaniu Chrystusa, urzeczywistniać się w odniesieniu do każdej rodziny, a jeszcze bardziej każdego małżeństwa chrześcijańskiego.